Ewangelizuj.pl przedstawia serial pod tytułem Łowieczka. Szczęść Boże! Ła! Bla 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 bla. Podniesiemy wam podatki, bla 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 bla. Dziewczyno, padniesz. Jak stoisz, to usiądź. Słyszałam wczoraj, nie? Takie idę, nie? Masakra, patrzę Kryśka, nie? I ona mówi, że mam nową fryzurę. A ja pytam, skąd masz taką, nie? A ona mówi, że robi sobie pasemka farbą do malowania ścian. Ja mówię, no weź się ogarnij, nie? Ale nie, bez kitu, powiem ci szczerze. Ona by wzięła się za siebie. Słuchaj, potem idę, nie? Idzie Marcin, nie? Ten mój brat. I ja mu mówię, gdzie jedziesz, nie? Bo może pójdziemy razem, nie? On coś odpowiada, nie? I mówi, że nie, nie? A co u ciebie w ogóle? I co ja mam zrobić, jeśli wszystko mnie denerwuje? Już nie daję rady! Wow, 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 wow. Łowieczko, spokojnie. Gniew jest normalną reakcją organizmu. Od niego nie uciekniesz. Pamiętaj, że grzechem jest dopiero kontynuowanie gniewu i czynienie przez to zła. Aby do tego nie doszło, wiedz, że praca nad sobą nie ogranicza się tylko do usuwania skutków. Trzeba na początku rozważyć źródła naszych frustracji i grzechów. Bez zmiany środowiska, przyzwyczajeń, nic nie wskuramy. Dlatego nim będziesz chciała walczyć z samym gniewem, zastanów się, co go wywołuje. Dlaczego ciągle się na przykład śpieszysz? Czy nie można było wstać troszkę wcześniej? No tak, rozumiem. Bo coś przerwało, nie? Ja ci skończę. I potem wróciłam, nie? I już wiem, z czego składa się węgiel. Bez kitu, z samochodu do piwnicy.